Państwo, przechodzimy do druku nr 1157, określenie rezerwy dodatkowych usług świadczonych przez gminę miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania, w tym odpadów oraz wysokości cen na realizowane usługi. Szanowni Państwo, tutaj mamy taki sam wniosek Klubu Prawo i Sprawiedliwości o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Ja myślę, że teraz od razu możemy głosować ten wniosek. Nie? Głosować, ponieważ bardzo dużo jest odpowiedzialne, tak? Głosy, proszę Państwa, w związku z tym głos za, głos przeciw. Czy ktoś z Państwa? Nie widzę. W związku z tym możemy przyjść do głosowania. Druk 1157, wniosek Klubu Prawo i Sprawiedliwość o odrzucenie w druku w pierwszym czytaniu. Bardzo proszę, głosujemy. Proszę? Szanowni Państwo, czyli wszyscy wzięli udział w głosowaniu. Bardzo dziękuję za moje głosowanie. Proszę o wynik. Głosów za 10, głosów przeciw 27, wstrzymało się za, nie brało udziału w głosowaniu 0. Wniosek Prawa i Sprawiedliwości został odrzucony. I teraz się zastanawiam, jak co z tym zrobić, ponieważ bardzo dużo rzeczy było powiedziane. Bardzo proszę o wynik. Ma jeszcze ochotę raz zabrać głos. Szanowni Państwo, w związku z tym, w związku z tym, proszę Państwa, możemy uznać druk 1157 za zreferowany. W związku z tym, ponieważ stwierdzam, że nawet była pierwsze czytanie projektu, i wprowadzam termin autopoprawek na dzień 7 marca bieżącego roku na godzinę 15. I ostateczny termin zgłoszenia poprawek na dzień 12 marca, godzina 15. Szanowni Państwo.